Dzień dobry. W tym filmie pokażemy Państwu, jak w prosty sposób samodzielnie zamontować baterię umywalkową firmy Ferro. Prosimy pamiętać, żeby przed rozpoczęciem montażu zakręcić główny dopływ wody w mieszkaniu. W pudełku z baterią powinna znajdować się karta gwarancyjna oraz instrukcja montażu. Bateria Veneto posiada 2 stopnie regulacji natężenia strumienia wody, ekonomiczny i pełny, oparte na systemie Click-Clack, pozwalającą na pełną kontrolę zużycia wody. Prezentację, w jaki sposób działa taki system, mogą Państwo oglądać w internecie. Link do strony znajdą Państwo na dole ekranu. Bateria umywalkowa Veneto z serii Verdeline posiada specjalny perlator wykonany w technologii, która obficie napowietrza wodę, co pozwala nawet na 50% oszczędność jej zużycia. Ułatwia również oczyszczanie z osadu. Dodatkowo w pudełku znajduje się korek spustowy, cięgno spustu, podkładka gumowa, podkładka metalowa, podstawka z uszczelką gumową, wkręt mocujący, 2 wężyki. Do montażu potrzebny będzie jeszcze zestaw kluczy i oczywiście śrubokręt. W pierwszej kolejności na zawory odcinające nakładamy rozetę i dokładnie owijamy gwint taśmą izolacyjną dla lepszego uszczelnienia. Tak przygotowane zawory wkręcamy w otwory wylotowe w ścianie i mocno dokręcamy kluczem. Nasz następny krok to montaż wężyków do baterii. Wężyki przyłączeniowe należy wkręcać ręcznie, aż do pojawienia się wyraźnego oporu. Najlepiej nie dokręcać wężyków kluczem płaskim, może to doprowadzić do ich uszkodzenia. Na końcu wkręcamy wkręt mocujący. Na tak przygotowaną baterię wraz z wężykami nakładamy podkładki i wsuwamy baterię z wcześniej przygotowanym uszczelnieniem do otworu montażowego. Od spodu umywalki należy nałożyć gumową uszczelkę oraz podkładkę na wkręt mocujący, na który nakręcamy nakrętkę. Na koniec wkręt wraz z nakrętką należy mocno dokręcić za pomocą śrubokręta i klucza płaskiego. Zwisające wężyki dokręcamy kluczem płaskim do wcześniej przygotowanych zaworów w ścianie. Kolejny nasz krok to instalacja zespołu spustowego zużytej wody. Najpierw należy rozkręcić korek spustowy na dwie części. Pierwszą część korka wkładamy od góry do otworu w umywalce. A drugą dokręcamy od spodu. Tak, aby boczny gwint skierowany był w stronę baterii. A następnie do dolnej części korka montujemy pręt poziomy na który wsuwamy pręt podnoszący w złącze i ustawiamy tak, aby pręt poziomy był w położeniu dolnym. Łączymy je z prętem podnoszącym umieszczonym wcześniej w baterii w otworze montażowym. Dokręcamy śrubę pręta poziomego i sprawdzamy prawidłowość działania korka spustowego oraz jego szczelność. Na koniec dokręcamy półsyfon umywalkowy i gotowe.